Witam Państwa 21 lutego, Angelika Oleniczak i zapraszam na przegląd tygodnia. Dzisiaj krótkie przypomnienie o konsultacjach w naszej gminie oraz o dotacjach na usunięcie azbestu. A później sprawdzimy, co będzie się działo w Świetlicach i opowiemy o pewnej wyjątkowej zbiórce. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach. Zapraszamy do składania uwag do opracowanych 4 projektów. Przebudowa skrzyżowania ulicy Wierzbowej i Świerkowej w Osielsku, budowa ulicy Witostwosza w Niemczu, budowa ulicy Księżycowej w Osielsku oraz budowa ulicy Mazurskiej w Niwach. Uwagi można zgłaszać w terminie do 4 marca 2022 roku poprzez przesłanie wiadomości na adres drogi@osielsko.pl. Kontakt telefoniczny, telefon 52 324 18 29. Dokładne plany znajdziecie na osielsko.pl w katalogu drogi gminne, konsultacje projektów dróg w gminie Osielsko. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Wciąż czekamy na wnioski o usunięcie azbestu. Wybiegać się o dofinansowanie mogą właściciele nieruchomości oraz członkowie rodzinnych ogródków działkowych. Przypominamy, że wyroby azbestowe są niebezpieczne. W 1997 roku wprowadzono ustawę zakazującą stosowania wyrobów zawierających azbest. Urząd Gminy zlecił usunięcie azbestu i poniesie 100% kosztów wykonania usługi. Wnioski znajdziecie w WIP-ie w zakładce Urząd Gminy, Ochrona Środowiska, Odpady Komunalne lub na naszej stronie internetowej w poradniku Interesanta we wnioskach do pobrania. Termin składania wniosków mija 29 lipca. Świetlica w Bożenkowie zaprasza na warsztaty plastyczne. Uczestnicy będą na nich wykonywać słonia z Powertexu. Jest to twardzacz tkanin na bazie wody, który może być używany jako alternatywa dla poliestru. Nie jest środkiem drażniącym czy żrącym. Jego skład sprawia, że jest całkowicie bezpieczny i przyjazny środowisku. Warsztaty odbędą się 23 lutego o 17 w Świetlicy w Bożenkowie. Zapisy pod numerem telefonu 507 447 052. Ilość miejsc ograniczona. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. To nie ma planów na weekend poprzedzający Dzień Kobiet, który przypominany jest we wtorek 8 marca. Zachęcamy do wybrania się na któryś z koncertów. W sobotę 4 marca zapraszamy do Bożenkowa i Żołędowa. W Bożenkowie zapraszamy na godzinę 18 na koncert z okazji Dnia Kobiet. Obowiązuje rezerwacja miejsc. Telefon 507 447 052. W tym samym czasie w Świetlicy w Żołędowie będzie miał miejsce muzyczny wieczorek artystyczny. Zaśpiewa Agata Pupa, a na gitarę zagra Włodzimierz Hejser. Zapisy osobiście w Świetlicy lub telefonicznie pod numerem 601 827 018. W niedzielę 5 marca koncert w Gminnym Ośrodku Kultury. Utwory Czesława Niemena, Marka Grechuty i Zbigniewa Wodeckiego zaśpiewa dla Was Joachim Berlik, a towarzyszyć mu będzie na pianinie Artur Gruziński. Dzień Kobiet zapowiada się bardzo muzycznie. Odbędą się 3 koncerty. Zapraszamy wszystkich do zapisu. Jeże budzą się z hibernacji. Jest to dla nich bardzo trudny czas. Świetlica w Niemczu prowadzi zbiórkę artykułów. Zbieramy karmę suchą i mokrą, dobrej jakości, ręczniki papierowe i środki czystości. Zgromadzone dary zostaną przekazane opiekunce, pani Małgorzacie Dudek. Zbiórka trwa do 15 marca. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Był już konkurs dla dzieci organizowany przez KRUS, teraz przyszedł czas na konkurs dla dorosłych. Zapraszamy do udziału w 19. edycji ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany jest od 2003 roku przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konkurs rokrocznie uzyskuje także patronat honorowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs jest jednym z wielu działań prowadzonych w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje wiele konkursów
prewencyjnych dla rolników, dla dzieci rolników. Są to działania, które mają na celu zmniejszenie liczby wypadków, a zarazem zwiększenie świadomości naszych ubezpieczonych, jak również dzieci, które w przyszłości będą być może rolnikami, a obecnie przebywają tylko, bo nie mogą pracować na terenie gospodarstwa rolnego. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobieganiu wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe. Komisje konkursowe, w skład których wchodzą specjaliści z zakresu BHP w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje, wskazują rolnikom podczas wizytacji ich gospodarstwa zagrożenia wypadkowe oraz sposoby ich wyeliminowania. Zastosowanie się do tych wskazówek i rad przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do ograniczenia ryzyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników, a także ich rodzin. W czasie wizytacji w tych gospodarstwach przyglądamy się ciągom komunikacyjnym, odwodnieniom terenu, parkowi maszyn. Mamy na uwadze dobrostan zarówno zwierząt, jak i przede wszystkim rolników. Każdy szczegół na etapie centralnym może zaważyć o zwycięstwie. W ogólnokrajowym konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne mogą brać udział gospodarstwa rolne niezależnie od ich profilu produkcji, a także wielkości. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu. Szczegółowe informacje na temat tego przedsięwzięcia znajdziecie Państwo na stronie internetowej KRUS i w jednostkach organizacyjnych KAS. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 22 kwietnia. 8 lipca zakończy się etap regionalny. Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się wizytacja gospodarstw finałowych. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy i arkusz oceny dostępne są na stronie krus.gov.pl. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Przewodniczący Rady Gminy Osielsko informuje, że nastąpiła zmiana terminu sesji Rady Gminy Osielsko zaplanowanej na 22 lutego 2022 roku. Nowy termin to czwartek, 3 marca 2022 roku, godzina 13. Poszukiwany od zaraz. Nie boisz się wyzwań, cechuje Cię umiejętność szybkiego uczenia i ciągłego pogłębiania wiedzy? Dołącz do naszego zespołu. Na Twoją ofertę czekamy do 24 lutego. Szczegóły znajdziesz na stronie www.bip.osielsko.pl w zakładce Oferta Pracy. Decyduj o swoich podatkach. Jak to zrobić? Wpisz w zeznaniu podatkowym PIT aktualny adres zamieszkania w gminie Osielsko. Poinformuj o tym swojego księgowego. Gmina Osielsko jest w terytorium zasięgu działania pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, ulica Fordońska 77. Decyduj o swoich podatkach. Niech trafiają tam, gdzie mieszkasz. Te środki mają realny wpływ na jakość Twojego życia. Według obietnic wraz z poprawą pogody Gminny Zakład Komunalny rozpoczął naprawy dróg gruntowych. Na początek ulica Sokola. Oby pogoda w dalszych dniach pozwoliła na pracę naprawcze. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. A skoro o pogodzie mowa, czeka nas i trochę słońca, i zachmurzenie z opadami. Wciąż ciepło, w tym tygodniu słupki termometrów pokażą nawet do 9 stopni Celsjusza. Pamiętajcie o subskrypcjach naszego kanału na YouTube i o łapkach w górę. Dziękujemy za uwagę i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!